Jest 14 dzień marca, The Cellar Bar w Galway i my za chwilę będziemy wchodzili na scenę i grali. Nazywamy się Psychopix, powstaliśmy, nie pamiętam kiedy. W 2008 roku we wrześniu. W 2008 roku we wrześniu powstaliśmy po tym, jak ja spotkałem... Jak się położyli. Powstaliśmy. Jak już nic było, już więcej to robię. Spotkaliśmy się najpierw z Tomaszem i graliśmy przez chwilę z takim kolegą jeszcze jednym irlandzkim, ale on odszedł, więc szukaliśmy nowych kolegów, bo chcieliśmy mieć kolegów. No i... Generalnie fajnie jest mieć kolegów. Spotkaliśmy tych dwóch kolegów, no i teraz mamy w sumie, razem jesteśmy w czwórkę kolegami. I gramy, wydaliśmy płytę, nie wiemy dokąd to dalej dojdzie i czy w ogóle do czegokolwiek dojdzie i gdziekolwiek dojdzie, bo życie jest ciężkie i pod górkę. A chłopaki, co gracie? Co gramy? Gramy... Miło tak usłyszeć jest, jak czasami ludzie mówią, nikt tak nie gra jak wy. I my to słyszymy czasami, ale to jest kłamstwo. My gramy hardcore metal punk wymieszany w takich jakichś nierównych proporcjach. Czyli generalnie nikt tak nie gra jak my. Nie, generalnie a to jakie jest... są wasze wpływy na przykład, co was inspiruje? Inspiruje? Mnie inspiruje tequila. Tequila. Tequila mnie inspiruje. Ale i muzycznie. Kobiety mnie inspirują. A muzycznie? Muzycznie mnie inspiruje. Też tequila. Nie, takie różne hardkorowo metalowe. Ostatnio zespół Gallows angielski. Na przykład. Trudno powiedzieć. No, punkowo-hardkorowe klimaty. Może się przedstawić. Znaczy, no właśnie. Nie od dziecka Faith No More. O, od dziecka. Jego. Takiego małego dziecka. To może ja zacznę. Mam na imię Piotr i gram w tej kapeli na gitarze. To wszystko. Mam na imię Przemek, gram na basie i śpiewam. Tomek, bębnie, bardzo mocno czasami. Gitara. Aha, zapomniałem. On nie ma imienia. Nie ma, nie urodziłem się z imieniem. Janek, na gitarze. Słuchajcie, bo